Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy FIFA 14. Wita się z wami DJ Palace ID. Kontynuujemy naszą serię. No nic moi drodzy, mój piękny składzik. Niestety musimy zagrać sobie tutaj z Walkerem na prawej, na środkowej obronie. Właściwie tutaj powinien być, ale cóż. Nie ma tak, jeden z moich widzów podpowiadał mi, abym wstawił Juana Mate zamiast Wayne'a Rooney'a. Szczerze jestem, no nie jestem jakoś przekonany do Maty, mimo że może on ma jakieś teraz fajniejsze konto niż Wayne Rooney. Kupiłem moi drodzy, o Jezus, nie tak, kupiłem dwie karty, już wam pokazuję jakie. Użyj karty jednorazowej, trening. O! Mam trzy takie karty, wow, fajnie. Więc Sturridge'owi dajemy kartę plus 10. Damy też na niemu kartę plus 10. Chociaż on i tak jest zajebisty, ale będzie jeszcze bardziej zajebisty i będzie jeszcze bardziej nie do pokonania. No i damy jemu, niech się tutaj popisuje swoimi umiejętnościami, jakimiś tam, które posiada. Co my tam jeszcze mamy tutaj z treningowych kart? Mamy strzelanie, dribbling i obronę. Kto ma słabą obronę? 82 72. Luis w sumie jak dostanie, to nie będzie tak źle. Nie kontrakta, tylko obronkę dostanie tu on. Dokładnie. Tutaj Rooney'owi może damy strzelanie plus 10, jemu się przyda. I jeszcze Willianowi jak damy strzelanie, też będzie spoko. I co nam zostaje? Dribbling. Komu dribbling tutaj? No dribbling w sumie nikomu, no nie wiem, może jemu, bo on zawsze taki ubogi, ten Debichon. Może Debichon, może jemu się przyda. No i co tam dla bramkarza zostaje? Robinsonada, łapanie piłki, wykopy i ustawianie się. Ustawianie i wykopy są ok, ja bym myślę, że dał tutaj Robinsonadę. Właściwie 99 to będzie... No dobra, no myślę, że takim składem możemy spróbować coś zrobić w naszym sezonie. Liga druga, utrzymanie. Trzeba wygrać, także... To jest nie koniec nowinek, moi drodzy. Bo jeszcze mam jedną nowinkę, którą za chwilę zobaczycie, ale to najpierw musi nam tutaj znaleźć jakiegoś przeciwnika. To może troszkę potrwać, nie mam niestety nic do picia. A szkoda, bo by się przydało. O, przeciwnik opuścił mecz. A jaka szkoda. Wyszukiwanie przeciwnika będzie trwało dalej. Jeżeli nie znajdziemy, no to w takim razie po prostu ruszymy jeszcze raz z wyszukiwaniem. Dobra, no to wyjdziemy jeszcze raz. Spróbujemy znaleźć kogoś tutaj przeciwko nam. Może teraz jakiś godny rywal, który... Mecz nie będzie za nudny, za łatwy, ale też żeby była wygrana. Żeby była wygrana. No przydałaby się bardzo. Nie będę tego ukrywał. Jest ktoś. Ale z kurwa opóźnieniem. O jest, dobra. Trzy kreski. A to? To są moje nowe stroje, moi drodzy. Tego się nie spodziewaliście. Wiem o tym, że się tego nie spodziewaliście. Bayern München. Ocena 81, zgrania stówka, co on tutaj ma. O, czyli to co z ostatniego odcinka praktycznie. Jest to brazylijski skład. No nic, gramy. Oby nowe stroje przyniosły nam szczęście. I oby było na korzyść dla naszego teamu dziś ten mecz. Nie dać przegrać, nie dać strzelić gola właściwie przeciwnikowi. Utrzymać się na pozycji. I będzie fajnie. Cały czas mnie denerwuje ta trzynastka na Petru Czechu. No ale cóż zrobić. Jak się gra, to tak się ma. Dobrze, jest do Williana piłka na skrzydle. Może będzie dośrodkowanie i może coś z tego wyjdzie. Tam niekryty jest. I wszedł chyba faul i parę kilka tam się oni powywalali. Ale nie wiem w ogóle co tam w ogóle z tego wynikło. Mój Boże. No nic, a propos Pepsi, którą reklamuję teraz na moich koszulkach, to moi drodzy,
Powiem wam, że ja osobiście wolę Coca-Colę. I zdecydowanie bardziej jestem zwolennikiem tego właśnie napoju. Mamy na niego. O, może być ciekawie. Dośrodkowanie do Staricza. Spalony. Zdecydowanie wolę bardziej Coca-Colę. No, minimalny taki. Dla mnie jest o wiele mniej słodka. Bo Pepsi. Nie wiem, mimo że ma te minimalnie. Kiedyś z kumplami sprawdzaliśmy ilość cukru, jaka jest w Pepsi, a ile jest w Coca-Coli. No i to minimalne. Minimalna różnica była. O, gdyby tego nie zablokowali. Oj, nadal nie blokują. No właśnie. Matuidi. Jakiś taki dziwny gracz. 0-1, bramka dla przeciwnika. Ale też podkreślmy znakomitą asystę. Może być teraz niefajnie. Został zdobyty w 12 minucie. Do Staridża. Oj, faul. I dla kogo? O, i dla mnie. Daniel Staridż. Odegranie, ale przyjmuje piłkę. O kurwa, robi się niebezpieczna sytuacja teraz. W tym momencie, bo jest niekryty. Dobra. I spokojnie do bramkarza, wybicie dalej. No gramy pod presją, moi drodzy. Gramy pod presją. Nie będę tutaj nawet owijał w bawełnę, że tak nie jest, nie ma czasu na zabawę. Dzisiaj trzeba strzelić. W obecnej chwili 2 gole. No może być ciężka sytuacja. Szczególnie, że jeszcze nie wiem, jak ten przeciwnik gra. Ach, ładnie przejął. No i cały czas go poznaję. I oby to było w miarę na korzyść dla mnie. No z tego miejsca można strzelać. Pani Druni. Nani. Dośrodkowanie do Staridża. O, wyciągnął to. William nie przyjął piłki tak jak powinien. Dośrodkowanie. Oj, niestety nic z tego. Ale mamy jeszcze piłkę, straciliśmy przed momentem. Mój Boże, jak dzisiaj się gubią w tym polu karnym. To jest niespodziewanie, teraz Aleksander Pato leci. Chyba na rzut. Nie, no jeszcze dośrodkował i Luis przejmuje tą piłkę. 10 punktów obrony chyba przydało się. O, teraz piłka do Jovetića. Czy on to strzeli? Jovetić! O mój Boże, nad bramką. No miał chyba te poczucie winy. Chyba nie ma. Że może teraz spierdolić sytuację. No i spierdolił. Zjebał. Oj, teraz William przeszedł obrońcę. I cały czas biegnie dalej. Kolejne ośrodkowanie do Jovetića. I jest przy słupku krótki. 1-1. Zajebiście. Pepsi. Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie. No i ślicznie. Do kilku razy sztuka. No i opłaciło się, dobra. 26 minuta, Jovetić na 1-1. No i miazga. Lecimy dalej, Osvaldo. Pamiętam, jak jeszcze grałem z kumplem. On cały czas tym asfaltem grał. Denerwował. Dobrze, i teraz Luis przejmuje piłkę do Williana. William nie odegrał tak jak powinien. Do góry na skrzydło, zagranie do Gota jakiegoś. Fani, koleś się nazywa. Żeby teraz nie sfaulować, nie dać urnąć! No a niestety doszedł, no Aleksander Pato. Pato denerwuje. No i 2-1. I znowu trzeba odrabiać. Ale ze spokojem. To dopiero pierwsza połowa, jeszcze nawet nie ma jakiegoś pressingu dużego na mnie. Do Williana do góry może zagramy. A nie, Staridż to przejął. No jeszcze nie. No możesz wyjść, bo nagrywam, dzięki. Aleksandro Pato. Nagrywam. Spoko. O, jeszcze teraz Pato. Nie, będę trzech kurwa nie bronił. Kurwa, bo mi wchodzą do pokoju i tak to jest. Niestety, moi drodzy. No 34 minuta, Osvaldo znowu strzela. Kurwa, jak teraz spadnę, to się wkurwię. No nic, chyba się będę musiał tego Pato pozbyć. Ostrym ślizgiem. No ale bywa tak, bywa. Oj, tutaj za dużo zabawy, kolego. Daj mi wygrać może. Dwa gole muszę strzelić, to już. O, już nie przelewki. Jeszcze jak dobiję tutaj mi kolejnego.
Walka o piłkę. Dobrze, Petr Czech. Świetne rozegranie piłki teraz. Do góry powinieneś, Runi, zagrać. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłeś. No i udało się odzyskać. Cały czas na tej obronie tutaj sobie radzi skurwiel. A moi się tutaj gubią. Ja może myślę, że tutaj jest brak tego wysokiego, moi drodzy, kompanego. No ale niestety, no. Mogłem nie przyjmować dwóch żółtych kartek w poprzednim odcinku na twarz. I wtedy bym miał go dalej w swoim składzie. Ale spokojnie. Doskonale to przeczytał. W poprzednim odcinku straciliśmy dwa gole. I jakoś to odrobiliśmy. Jakoś to było. Jovetic, świetnie. Świetnie. Znowu przy tym samym słupku. Jovetic, drugi gol. Zajebista sytuacja. To jest to. To jest ta siła. Prawa noga, strzał. Jeszcze tak podkręcona piłka leciała. O to chodzi. Dobra, teraz strzelić dwa gole. Cały czas jest, wiecie, cały czas jest to, że moi zawodnicy będą zmęczeni. Trzeba korzystać, póki jest jeszcze szansa. O Jezus Maryja, co tam było w ogóle? Ach, Ashley. No i chciał odegrać Staric do Ashley Cole'a, niestety nie wyszło. Świetnie. Dobra interwencja obrony. Panowie, przestańcie się gubić. Do Staricza piła. I co teraz? Będzie żółta kartka. Dla kogo? Żółta kartka. Dla Lukasa. A za co? Zaraz się okaże. Za coś takiego żółta kartka. Nie no, świetnie, panie sędzio. Świetne rozegranie. Koniec pierwszej połowy. Wow, nawet nie ma doliczonego czasu. Ciekawa będzie druga. No jest ciekawie, jest 3-2 posiadanie piłki, względnie na jego korzyść, strzałów też za dużo nie było. Lecimy z drugą połową. Rozpoczęła się druga połowa. Myślę, że teraz by pójść skrzydłem, w sensie na nim. Świetnie przewidział. A Jezus, zbyt krótko zagrałem. No Jovetic tam biega. Nic z tego nie wychodzi. Wayne Rooney. Cały czas się zastanawiam, czy wstawienie Juana Maty nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Oj, o dziwo, nie było tam faulu. O dziwo. Oj, Staric teraz skrzydłem. Dobrze, że dałem mu tą kartę tempa. Dośrodkowanie teraz będzie do środka. I nic z tego nie ma, niestety. Dobra, odegranie. Teraz kto ma tą piłkę? Do Jovetica. Jovetic, zagranie do Staricza. No oj, wybicie na rzut rożny. To może być ciekawa sytuacja teraz. Zobaczymy, czy będzie wychodził bramkarzem, czy nie. Będzie? Nie będzie. Staric, Luis. Nie ma nikogo. Oj, jeszcze w kontrze Pato. Będzie próbował się bawić pewnie. No właśnie, i nie wyszło mu to na dobre. I do Jovetica, świetna piłka. Bez spalonego. Teraz powinien ktoś schodzić do środka. Do środka schodzi Wayne Rooney. No ja bym powiedział, że tam można by było gwizdać na rzut karny. Oj, Ashley Cole chyba do tego dojdzie ze spokojem, dokładnie. Luis, zagranie do góry. No na niego, Jovetic. Jovetic, odegranie do na niego. I teraz na nim spróbujemy znowu dośrodkować na środek. Tam jest niekryty! Staric! Staric! Oh. Nic z tego. Chociaż zagrywał na świetne rozwiązanie. Oj, po linii zagrał. Z Kubanem mnie tu robi. Debiszą. Może być niebezpieczna sytuacja! Na szczęście moi zawodnicy tutaj są nadal. I wyprowadzamy kontrę. Na skrzydło do na niego. O, miało być do na niego. Do na niego! Poszło do Jovetica. Czyli nie tak jak chciałem. Dlaczego oni tutaj go zostawili? Nie mam tego pojęcia, ale Jovetic już w kontrze. Oj, i przejęcie piłki. Strata. Jovetic musi się przerzucić na...
na prawą nogę. No i rzut rożny. Mamy rzut rożny. Coś z tego będzie? Luisa, oj, nic z tego. Le Bichon wpada do Williana ze spokojem. William! Uj, w poprzeczkę Walker, nie wierzę. Mogło być już 3-3. A my tu mamy poprzeczkę. Staric, Staric strzela! Ach! Mogło być ponownie 3-3. Ale była zakręcona ta piłka. Magicznie. Dwie groźne sytuacje w ciągu kilku sekund na bramkę rywalu. Myślę, że teraz Petr Czech jak wyjdzie nad bramką. Na szczęście, na moje szczęście. 70 minuta, nadal 3-2. No nie uśmiecha mi się ten wynik. Dwa gole w ciągu 20 minut. To może być ciężka. Ciężka sprawa, ale Staric już się tam wysunął. Zagranie do obrońcy. William tutaj cały czas się bawią. No i zgubili. Pato. Oj, zostaje paru obrońców tutaj moich. Ashley Cole, przedłużenie do środka do Ewetlicia chyba. No i teraz do góry Debichon. No niestety nie dobiega. A szkoda, szkoda, no brakuje mu tego tempa. Jest to jeden z dobrych obrońców, ale myślę, że nie tak dobrych. A tyle, żeby kombinować na skrzydłach. Odegranie teraz, oj, bramkarz wychodzi nawet. No totalnie calculated widocznie. Oj, teraz do Staridża. Staric na drugą nogę, dlaczego on to przerzucił? Dlaczego on nie zrzucał? Strzelał z lewej nogi. Oj, niemożliwie, szkoda bardzo. No i spalony. Spalony, dobra. Proszę, zagrywaj. Niech popełni błąd. Gdzieś musi popełnić błąd. Nie było w ślizgu na tyle groźnego, żeby sędzia odgwizdał. Oj, przejmuje mi to. Żeby sędzia odgwizdał faul. Nani na skrzydle. On się tutaj cały czas chyba z Debichon myli. Kurde, walczyli tam chłopaki. Na tym topie, tak po League of Legends można powiedzieć. Ale nic z tego. Dobre przejęcie przez obronę. 84 minuta, dwa gole nadal. 5 minut do końcowego gwizdka, wciąż 1-0. No i znowu mi przejmuje piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. O, podanie górą jakieś dziwne, mimo że ja podałem dołem. No pewnie to chwyci. No nic, zobaczymy czy sędzia doliczy coś czasu. Przydałoby się. Ale myślę, że już niestety spadek do trzeciej ligi musimy uznać za normalny. To dziwne. Bo kurde, byłem w pierwszej. Ale teraz piła do Staridża, poszła taka szybka kontra. Ale nic z tego, nic z tego, no kurwa moi drodzy, niestety, no chuj w dupę, kurwa jego match. Będziemy żegnać się z tą jebaną drugą ligą. Widzimy się w trzeciej. Tam był faul. Dziwne. Sędzia nie gwizdże w ogóle tych fauli dzisiaj. Nie przekupywałem go. Nie płaciłem mu w łapę. A mogłem. Może by nie dyktował tyle goli. Ostatnia kontra, myślę, tego meczu. Jovetic. No i Staric, o kurwa, nie wierzę. No jeszcze główką nie trafia. Staric to jest dzisiaj normalnie totalne dno. To jest totalne dno. No, 6-6 ogólnej oceny, to ja myślę, że to jest jak najbardziej za wysoka ocena. Za wysoka, naprawdę. No nic, tak bywa czasem. No i spadek, witamy. Niestety spadasz do niższej ligi. Po raz drugi już widzę w mojej karierze FIFA 14 tę
No tę moc, tę moc. No nic, moi drodzy. To by było na tyle. W takim razie ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebook.com/DJPalaside. Thumbs up. Nagrodę możecie zrobić refa na dole, macie linka, czy coś tam, nie wiem, nagrodę pocieszenia. Może tak, i do mojego sklepu z koszulkami wejdźcie, DJ Palaside, kapsel.pl, i trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Hej!